Cześć, serdecznie witam wszystkich wielbicieli Jezusa i Jego łaski. Dzisiaj chciałbym z Wami omówić temat, który dla wielu osób jest straszny. Mianowicie chodzi o kilka wypowiedzi Jezusa, gdzie Jezus powiedział, że to, kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu będzie odebrane. I te wszystkie przypowieści, w których Jezus wygląda jako taki srogi, wymagający mistrz, który w ogóle nie cierpi jakichkolwiek błędów. I jak czytamy, że w jednym momencie Jezus daruje winę cudzołożnicy przełapanej na cudzołóstwie, a w drugim momencie raptem jest surowy i przychodzi ogromne zamieszanie. Jak jest Jezus? Chciałbym, żebyśmy przeczytali Łukasza, 19 rozdział, od 11 wersetu. Zanim przeczytamy, chcę tylko przypomnieć, że jeśli przeczytamy od pierwszego wersetu, to zobaczymy historię o Zacheuszu i o tym ja już uczyłem w którymś nagraniu poprzednim. Zacheusz to był zły celnik, nielubiany i Jezus powiedział, że do niego przyjdzie w gościnę. Naród zaczął na Jezusa szemrać, mówić źle o Zacheuszu, a Jezus wtedy powiedział, że Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawiać to, co zginęło. Powiedział, jakby przeciwstawił się tej takiej żydowskiemu podejściu, że jeśli ktoś nie jest z nami, jeśli ktoś nie jest narodem, nie pomaga nam, nie wspiera nas, to po co takiej osobie jakąkolwiek uwagę? Ale Jezus powiedział nie, przyszedłem właśnie do takich, którzy giną. I pokazał swoją dobroć, bo zamiast pójść powiedzmy do jakiejś wdowy chorej, bezdzietnej, jej pomóc, albo jakimś sierotom, raptem idzie do człowieka, który jest bogaty, obrzydliwie bogaty, który jest współpracownikiem okupanta, kolaboruje z okupantem i jest w ogóle jakby częścią przypowieści ówczesnych. Tak? Celnicy są wymieniani obok grzeszników. Mało tego, że jest grzesznik, to jeszcze mu się powodzie. To jest podwójne zło, bracia. To jest jakby inna sprawa jak grzesznik, który jest biedny i nic nie ma, ale ten, mało tego, że grzeszy, to jeszcze jest bogaty. To jest po prostu człowiek, którego się należy nienawidzić, tak? W mentalności ówczesnych Żydów, ale podejrzewam, że nawet dzisiaj wielu z nas ma takie podejście w świecie, tak, dzisiejszym. I teraz od wersetu 11, tuż po tej sytuacji z Zacheuszem, Jezus właśnie kontynuuje mowę, naucza jakby pod wrażeniem też reakcji tłumu, mówi do swoich uczniów, a gdy oni tego słuchali, chodzi o tego słuchali, o to, co się wydarzyło z Zacheuszem, powiedział im dodatkowe podobieństwo, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoje przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przecież w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami i przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła 5 min, rzekł i do niego także ty bądź nad 5 miastami, a inny przyszedł i rzekł, panie, oto twoja mina, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym,
bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś, rzeczy do niego. Na podstawie twoich słów osądzę ciebie, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Teraz, kochani, w tej przypowieści, oczywiście tu chodzi, w przypowieści de facto jest mowa o Jezusie, który przyszedł do Izraela i część poddała się i przyjęło jego dary. Miny symbolizują dar, który Jezus przyniósł, dar zbawienia, dar odkupienia, dar wybaczenia grzechów. To wszystko, co jest w zbawczej misji Jezusa. I część Izraela przyjęła to, pomnażało to, ucieszyło się z tej dobroci, że po prostu z Afryki dostali tyle kasy na obracanie tą kasą i w dodatku jest napisane, że Pan tak dokładnie sprawdza, bo ogólnie chodziło o obrót, tak, że może ten, który przyniósł 5 albo 10 min, może tak naprawdę zarobił 20 min. I w tym przypadku Pana nie interesowało, czy naprawdę zarobił 10 min. Nie ma o tym mowy. Tylko ten, każdy z tych ludzi przyniósł jakąś ilość bez gruntownego sprawdzenia. Czy tak naprawdę to jest pokazana dobroć Pana, że jest dobry i chce błogosławić, prawda? I teraz werset 22 mówi: na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły, wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. I teraz uwaga, tutaj w tej przypowieści jest wskazywane jakby przede wszystkim postawa serca i wiary tego, który nie zainwestował. Czyli na podstawie twoich słów, czyli na podstawie twojej wiary w moją dobroć osądzę ciebie. Czy ty wierzysz, że Bóg jest dobry, czy ty wierzysz, że Bóg jest zły? Jeśli Bóg jest zły, to ty będziesz sparaliżowany w swoim życiu niemocą robienia czegokolwiek. Jeśli ty wierzysz, że Bóg jest dobry, ty nie będziesz bał się błędów, ty nie będziesz bał się upadków, będziesz żył pełnią życia. Tak, będziesz upadał, ale będziesz wstawał, będziesz oczyszczony, będziesz podnoszony przez Boga. Bóg cię będzie błogosławił, kochał i będzie dawał ci możliwość robić coraz więcej i iść dalej. Więc na podstawie naszej wiary my też jakby jesteśmy osądzani. Czyli zobacz, jaki obraz Boga ty nosisz w swoim sercu? On jest do ciebie zły, niedobry, który chce ciebie prześladować za byle co? Jeśli tak wierzysz, to będziesz tak miał. Będziesz bał się poruszać się w tym wielkim obdarowaniu, w tej wielkiej łasce, którą Bóg nam dał i którą nam przyniósł. Więc wszystko się zaczyna od wiary, wszystko się zaczyna od tego, jak my widzimy Jezusa. Jak zobaczyli mieszkańcy Jerycha, jak ocenili Jezusa, który postanowił wejść do celnika? Ocenili Jezusa źle, bo jakby zrobił złą decyzję, podjął złą decyzję. I tutaj Jezus uczy w tej przypowieści, oczywiście tutaj jakby nie wszystko, pamiętajmy, w przypowieściach nie wszystko jest tak dosłownie, jakby dosłownie tak jest, bo przypowieść jest przypowieścią, jest obrazem, który nam jakby pokazuje pewną prawdę i donosi do nas pewną prawdę. Tak? Więc ten obraz do nas, w tym obrazie widzimy, jak ważne jest prawidłowe zobaczenie Mesjasza. Kim jest Mesjasz? Pamiętajmy, Izrael odrzucił Mesjasza. W 28 wersecie już zaczyna się wjazd do Jerozolimy, czyli to są ostatnie dni życia Jezusa. Jezus wie, że będzie wydany w ręce pogan, wie, że będzie ukrzyżowany, że swojego zdradzą. I to jest w tym kontekście, mówi, wy tak naprawdę, tą miną też jestem ja. Tym darem jestem ja.
To, co w 20 wersecie powiedział: Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce. Tak, symbol, chustka. Tak. Żydowska modlitewna chusta. Jezus tu mówi o sobie, jestem tą miną. Ale przez to, że jesteśmy sparaliżowani przez fałszywe nauczanie o złym, karzącym Bogu, to my paraliżujemy działanie Jezusa i w naszym życiu, i w życiu naszych bliskich. 23 werset jakby jeszcze pogłębia tę sprawę. Jaką sprawę? Dobroci Bożej. Bo mówi, dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. Niesamowite. Wiecie, co jest niesamowitego w tym wersecie? To, że Jezus tak naprawdę to jest działanie łaski. Ty nic nie robisz, po prostu dajesz bankierom, którzy pomnażają to. To nie ty masz jakby pojechać, nie wiem, do Chin i za jedną minę kupić towar, przywieźć do Polski, sprzedać i później jakby to, co zrobiłeś, ten biznes przynieść i oddać Panu. Tylko on mówi w ogóle jakby po najmniejszej linii oporu, czyli mówi o łaskawości swojej w tym momencie. Mówi o erze łaski, którą Żydzi nie odczytali, nie zrozumieli i odrzucili. Więc 24 mówi, a do tych, którzy stali obok, powiedział: odbierzcie od niego minę i dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego: Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. O czym mowa? Co ma, czego nie ma? Jak to jest? Czy to jest sprawiedliwe? Jezus mówi do Izraela. Mówi do Żydów, którzy wkrótce go ukrzyżują. Powiedzą: nie chcemy tej miny w postaci Jezusa Chrystusa. Albo nawet jeśli doświadczyliśmy mocy, zawiążemy go w chustę, schowamy go w naszych obrzędach, schowamy go w naszych przyzwyczajeniach, w naszych przykazaniach, w naszym prawie. Schowamy go. Jakby nie potrzebujemy, już zrobiłeś swoje, super. Izrael jest cały uzdrowiony, wszyscy są szczęśliwi, każdy, kto był chory, otrzymał swój dar. Możemy schować. Natomiast ten werset mówi, że ten, kto ma, będzie dany. A co to znaczy mieć? Wiara w Jezusa Chrystusa to znaczy mieć. Jeśli ty wierzysz w Jezusa, to ty masz. Wiara w Jezusa to znaczy, ja posiadam Go, On jest mój, ja wzrastam w Nim, ja wzrastam w rozumowaniu Go, słuchając o Jezusie, słuchając i czytając o Jezusie w Słowie Bożym, rozważając o Jezusie. Ja wciąż posiadam coraz więcej mam. Posłuchajcie, jeśli nie słuchałeś jeszcze tego odcinek, który się nazywa Typologia albo Jak prawidłowo czytać Biblię. Też o tym jest mowa. Więc to jest sposób na to, żeby mieć. 26. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Więc ci Izrael ostatecznie, jako wierchuszka Izraela, przywódcy Izraela, odrzucili Jezusa. Przestali mieć Mesjasza. I w momencie, kiedy przestali mieć Mesjasza, wszystko, co mieli dotychczas, zostało im odebrane. Kilkadziesiąt lat później Izrael całkowicie zniknął. Odebrana została świątynia, odebrana została państwowość na 2000 lat prawie. Dopiero w 1948 państwowość Izraela została przywrócona, ale bez świątyni, bez tego wszystkiego, co mieli, czyli to jest tak naprawdę połowiczne odrodzenie Izraela, no tak jakby, ale chwała Bogu przynajmniej za to. I wyraźnie ta przypowieść wprowadza w to, co ma się wydarzyć za chwilę. Izrael odrzuci Jezusa. Izrael powie: nie mamy, nie chcemy. I to jest to, co powoduje, że tracą całą resztę. Chcesz nie tracić? Wierz w Jezusa. Wierzysz w Jezusa?
oczekuj, że będziesz otrzymywał więcej, więcej min i twoje obroty będą rosnąć. Nie chowasz w chustce? Co to znaczy, kiedy wierzący chowa w chustce? Chować w chustce Jezusa to jest, kiedy boisz się Go wprowadzać w swoje życie, boisz się przyznawać się do Jezusa, że jakieś inne rzeczy ciebie związują na temat Boga. 27. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Tak bardzo groźno to brzmi. Pamiętajmy, to przypowieść. Jezus by tak nie zrobił, że wiesz, zabijajcie, tak? Proszę, chcę popatrzeć na morderstwo. Tylko wciąż pokazuje, chodzi o królowanie Pana. Ci, którzy nie chcieliby, żebym królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj, zabicie ich na moich oczach. Czyli odrzucenie Jezusa Chrystusa powoduje pozbawienie się wszystkiego, co można byłoby jeszcze mieć. I od razu następny werset 28 mówi tak: i powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. A gdy przybliżył do Betfagi, do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc: idźcie do wioski, naprzeciwko w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział, i odwiązawszy je, przyprowadźcie. Więc tutaj już od razu widzimy, zaczyna się te przygotowania do ostatniej wieczerzy, przygotowania też do spełniania proroctw, że w proroctwach było napisane, prawda, że król przyjdzie i wjedzie Mesjasz na oślęciu, czyli Jezus wykonuje wszystkie proroctwa, spełnia słowo. I teraz jeszcze jeden fragment dotyczący to, o czym mówimy, to jest Łukasza 8, 16, 18. Łukasza 8. Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa je naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Patrzcie więc, jak słuchacie. Albowiem temu, który ma, będzie dodane, temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Jezus najpierw mówi o świeczniku i świetle, kim jest światło, światłość. Jezus jest światłością. Mówi o sobie. Nie chowamy Jezusa. Nie odstawiamy Go. Tak, wierzymy w łaskę, wierzymy, że Jezus nas zbawił, ale teraz musimy to i to, że uważamy, że nauczanie o łasce jest jakby podstawą, taką fundamentalnym czymś, a wzrost dopiero zaczyna się, kiedy zaczynamy poznawać przepisy i rozwijać się w przepisach. A tutaj, jeśli Jezus jest na świeczniku i my cały czas pomnażamy wiedzę o Jezusie i cały czas wgłębiamy się w Jezusa, to my zaczynamy coraz więcej Jezusa mieć, my po prostu Go mamy. I 17. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane, nie miało wyjść na jaw. Jezus, kiedy Jezus objawił się, On dużo rzeczy ujawnił, dużo rzeczy wytłumaczył. I w 18. Baczcie więc, jak słuchacie. Baczcie więc, jak słuchacie. Czyli czego słuchasz? Jakiego typu nauczeń słuchasz? Czy słuchasz nauczanie o Jezusie, który jest przystępny, do którego możemy przystępować, przychodzić, doświadczać Jego miłości, doświadczać Jego mocy? Czy słuchasz non-stop? Rób to, a nie rób tak. I prawda, skupiony na legalistycznych zasadach. Baczcie więc, jak słuchacie. O czym słuchasz? Jak teraz słuchasz o Jezusie, to co mówię, i na przykład
który z odcinków na temat Jezusa Chrystusa, jeśli słuchasz, posłuchaj poprzedni odcinek, jeśli słuchasz o Jezusie, to będzie ci dodane. To ty jesteś tym, który masz. Dlatego bądźcie uważni o tym, czego słuchacie, w jakich bywacie kościołach, w jakich stronach internetowych otwieracie pewne rzeczy. Jeden znany kaznodzieja łaski, którego szanuję za jego mądrość, powiedział kiedyś taką myśl, że kiedy posłuchasz jedno kazanie w legalistycznym duchu, legalistyczne kazanie, to ciebie odrzuca o 10 punktów jakby do tyłu. Tak jakby, żeby odwrócić to, co przyjąłeś poprzez słuchanie jakiegoś religijnego, legalistycznego pod prawem kazania, w którym ci udowadniają, że musisz jakoś tam coś robić, żeby coś otrzymać, to ciebie to odrzuca i odwrócić tę sytuację, to trzeba jakby przesłuchać z 10 kazań o łasce, o doskonałej ofierze krzyża, o Jezusie, o Jego dobroci, o Jego miłości, żeby z powrotem wrócić na tę pozycję, by znów mieć. Więc rzucę wam tę myśl desperacką na koniec, żebyście myśleli i w tym gąszczu różnych nauczeń, tego jest masa w internecie dzisiaj, możliwość słuchania jest tak ogromna, tyle tego jest, że to jest bardzo łatwe, by wpaść w tarapaty, gdzie jesteś jakby pozbawiany tego, że masz, gdzie ciebie zmuszają do wykonywania, robienia czegoś, by mieć, zamiast tego, żeby umacniać. Zobaczcie, ja was umacniam w tym, że masz. Większość moich tych nagrań są skierowane ku temu, żeby pokazać, że mamy w łasce wszystko. Umacniam ze wszystkich sił, że masz w Jezusie, że łaska jest to, co daje. Zobaczcie, prawo wymaga. Rób lub nie rób. Łaska daje. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli prawo wymaga, łaska daje. I teraz ja po prostu poprzez głoszenie przybliżam wam Jezusa i mówię, masz Go. On jest ci dany. Nie ja, Andrzej, ci daję, tylko Jezus jest ci dany. Twoim zadaniem jest uwierzyć w to, jakby stanąć w wierze, wierząc w to, co słyszysz, w podobne rzeczy, to, co dzisiaj głoszę, i żyć tym. Masz Jezusa i dzięki temu wszystko będzie się zmieniało. Twoje choroby znikną, twoje grzechy znikną, twoje dolegliwości, twoje upadki, twoje uzależnienia, twoje nieszczęście. Wszystko to zniknie. A maksimum tego zniknięcia stanie się, kiedy my będziemy porwani na obłoki i spotkamy się z Jezusem, bo koniec jest bliski. Błogosławię was w imieniu Jezusa. Bądźcie ze mną. Przesyłajcie te filmiki i niech Duch Święty napełnia ciebie. Niech teraz moc Bożego Ducha dotknie ciebie od stóp do głów w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Kocham was z Bogiem.